i witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj jest ze mną Karol, Patecki i Kasia. I jest z nami Chatbox. I są z nami też pieniądze. Dzisiaj gramy o pieniądze. Patecki, cieszysz się? Nie, ja jestem ciekawy challenge'u. Mnie te pieniądze w ogóle nie... Nie grają w ogóle roli, jestem tu dla fanów. Ja też. Co ty myślisz, że pieniądze mnie przekonują do coś, ty? No, challenge będzie polegał na tym, że mamy tutaj słodycze, różnego rodzaju jakieś tam słodycze. Ja nawet sama jak zamawiałam te rzeczy, to nie wiedziałam, co tam jest w środku, dopiero dowiedziałam się, jak je odpakowałam. Są całkiem ciekawe. Ważne, że nie ma ryb. No, ważne, że nie ma ryb. I będzie to polegało na tym, że będziecie, znaczy losować, będziecie mówić mi numerek, jak tu są rzeczy od 1 do 9. Ja będę wam wybierać tą rzecz, będziecie mieć opaskę na oczach, będę wam dawać do spróbowania i jak zgadniecie smak, to wtedy daję wam pieniążek. Ale chwila, czyli mamy zgadnąć smak, słodki, słonek, kwaśny. Nie. Czy może umami? Nie. Wiecie, że umami to smak? Jaki? Umami. Umami. Taki rosołowy tłuszcz, no. Nie. Smak taki, jak mają napisane na pudełku. I są pięćdziesiątki za łatwe smaki. Czyli na przykład truskawkowy. Na przykład. I są też stówki za trudniejsze smaki. Wszyscy rozumieją? Tak. Tak. Dobrze. Kto chce być pierwszy? Kasia. Kasia. Dobra. A to trzeba ugryźć? No ja ci powiem, polizać? Co to jest, bo to są różne rzeczy. To no, możesz polizać, możesz zjeść. Namaścić. Musi i teraz tak, powiedz mi liczbę. A my nie możemy patrzeć. Tak, też. Nie możecie. Nie możecie. Powiedz mi najpierw cyfrę od 1 do 9. Do 9? Kurde, to 1. 1, okej. A jakbyś wyciągnąłeś jedynkę, to już możemy patrzeć, super. Tak? Czy nie? Tak, wy możecie już patrzeć. O kurde, dobrze, my nie bierzemy jedynki. Jezu, tą jedynkę to ja. Serio? Co? Niemożliwa jesteś, Marta. Kiedy to w ogóle można kupić? Ej, a możesz to bez rękawiczek dotykać? Nie. Jezus, tu obstało. Przestańcie, wydrole. Jezu. Nie, Kasia, na pewno chcesz to zrobić? Dobra, śmierdzi trochę. Śmierdzi? O, fu. No trochę. Ja tego nie próbowałam i nie, jak będzie niedobre, ja nie wiedziałam, co zamawiam. O nie, to już mnie zestresowało. No ale mówiłam na początku, że ja nie wiedziałam, co zamawiam. O nie. Nie, Kasia, nie. I co, Kasia, co to jest? Ja wiem, co to jest za smak. W sensie, wiem, ale nie powiem. No, dobrze, ty na pewno wygrasz. Za tym drugim razem już takie bardziej fuj. Powiem ci, że ja ogólnie nie czaję, co to jest za smak. W sensie sprawdziłam sobie tam w internecie i wiem, jak powinien smakować, ale... A mogę się nabyć? No. Nie mam pojęcia, ale śmierdzi trochę jak te ciastka, co kiedyś jedliśmy. Ale nie, to nie będzie to, bo jest zbyt dobre na to. Obrzydliwe. Nie wiem. Niestety. Ej, no też bym nie wiedziała. To, możesz zdjąć. To je, ogólnie czytałam, że to ma mieć niby smak takich owoców tropikalnych, ale jak sobie teraz wziąłem łyka, to smakuje trochę jak miód. Chcesz spróbować? No. Dla mnie to smakuje jak... Tam są takie żelki jakieś dziwne. Żelkowa herbata, ja tak powiem. No, dobra. Ale nie no, ma to też jest żelkowa smaku. Herbata. Żelkowa herbata, a smakuje jak kadzidło. Kadzidło, tak. No. Ja myślę, że gdybyś powiedziała kadzidło, to by tutaj też... Żelkowa herbata też, ja mi smakuje jak żelkowa herbata. Dobra. A nie możemy patrzeć, tak? Wy nie możecie teraz patrzeć, podaj cyfrę od... 2. Nie, 3. 3? 3, no. Chyba okay. Będzie najgorsze na świecie. Dobra. To jest coś takiego. Serio, ale dobre. Czemu? To jest lizak, więc proszę, możesz go polizać. Nie ma. A to już, tak? Tak. A bo on całe tam są do puści, tak. A czemu to jest takie dziwne? Nie wiem. Nam będzie bardzo ciężko teraz spróbować po tobie, żeby zweryfikować, czy jest ten. To jest malinowe. Truskawkowe. Nie, malinowe. Nie no, spróbuj. Truskawkowe. No nie. To jest taka sama truskawka i pachnie truskawką, bo wąchałam to wcześniej, więc niemożliwe. Smakuje malinowo. Dobra, dobra. Jak mużyłka już wyszła. Mogę? No. Czyli co, nie wygrałem? No chyba nie. Teraz nie mogę. Przecież jest malina! No ale jest napisane truskawka i pachniało fest. A on się pewnie kształtem ten zasunęła. Nie, trzeba tutaj zweryfikować. To zweryfikuj, Patecki, ty się nie brzydzisz. Zweryfikuj, Patecki, ty się nie brzydzisz. O smaku malinowym. No nieprawda. Gdzie? Dobra, Karol, no nie troluj Marty, nie troluj Marty. Ale czekaj, bo to powinno coś się tu... Patrz, tak, tu jest jakiś syrop i coś się z nim powinno dziać. Aha. O nie, nie rób tak. Hej, zęby sobie połamiesz. O, wylewa się. No i po. Albo i się nie wylewa. Okej.
kurde. Myślałam, że to będzie takie mega łatwe, dlatego dałam te 50. Dobry ten malinowy lizak. Numer 4. Numer 4. A najgorzej na pewno wybrałeś. Nie. Na pewno to ja jest wiem, że to jest chill. To jest coś takiego. O nie! O nie! To jest tak? Okej. Okay. Już wiem, jaki to smak. To będzie cukierek, jakby co. Patrzcie na to. No. O nie! Gdzie on jest? Ej, to są takie szoki były kiedyś. No, ale to nie są szoki, ale jest bez kwaśny, bo próbowałam to sobie wcześniej. Nie zgadniesz patent smaku. Serio, patentski. Możesz się poddać już, ale... Ale bo nie wiadomo co to jest, bo to może być kwaśne jabłko, to może być kwaśna cytryna. No, nie wiem. O, rozgryźłem. Jemy z tobą patent, ale każdy ma inny smak chyba. A to jest cukierek. A bo no? Tutaj jest, zobacz Marta, tu jest u góry na ciemno. Tak, tak, wiem. I patent miał to, tak? Mhm. O nie, ale miałeś trudne, chłopie. Nie zgadniesz patent. Jak się silnie taki pokrzywiony. Ściągnij już te. Nie, no nie, jeszcze nie zgadzam. Dawaj, Kasia. Ej, dobra, to jest kwaśne jabłko. Czy to twoja ostateczna odpowiedź? No tak, nie będę zmieniał. Nie? Cytryna chyba? Pineapple. Nie, to jest to. Pineapple. Ale jabłko miał w nazwie, to prawie zgadłeś, ale no niestety. Boże, wykryjcie coś. A, pineapple. Dobra. Jak to niedobre? Niedobre? Mi smakowało, ja lubię kwaśne. Więc... Ej, ale szczerze, się przestraszyłem. Nie wiem, pewnie wy tak dla beki powiedzieliście, że o nie? Czy nie, że tak jak... No tak się działeś, tak. No ja nawet nie powiem, nie. No tak sobie pomyślałem, kurde, może rzeczywiście coś stanie. A teraz ja to muszę wypluć. Tak. Mogę Kasia. Dobra, zamykajcie oczy i powiedz numer. 9, bo tam na pewno też nie dałaś tego niefajnego, mam nadzieję. A to nie Marta dawała. To jest za stówkę. Dobra, normalnie. No możecie już patrzeć. To jest za przestańcie trochę. To jest za stówkę. No i nie dziwota, że to jest za stówkę, bo to jest normalne. O nie! To będzie ciężko. Teraz tak poważnie. Ja. Może masz najgorzej, serio, masz najgorzej. Już to, ale nie, wiesz, nie będę ci robił ten... To... Szczerze? O nie! Ja w tym czuję. Nie rób nic. Ale śmierdzi. Fuj. No, musisz całe, od razu. To mi się przykleiło do zębów u góry i na dole i jak mam to zjeść? No musisz całe. I co, dobre czy niedobre? Nie wiem, bo mi się przykleiło do zębów. Niedobre, ale... Czekaj, co to jest? Nie no. Jest takie normalne, ale niedobre. To taki dziwny posmak. To nie jest to takie czarne. Nie. Lukrecja? Lukrecja? Nie. Czy to była odpowiedź? Czekaj. Czekaj, znaczyło, że nie. Mówił. Czy jest takie truskawkowe? Ale trochę jabłkowe? No. Ale trochę... Kawowe może? Kawa jakaś? Kakao? To jest odpowiedź? Wiesz co to było? Kawowe? Ja wiem co to było. Ja nie wiem co to było. Ja wiem, no ale odpowiedź, mogę ściągnąć? No to co, jaka była odpowiedź? Mrokawowe coś? Nie. Martwa ryba. I teraz to była martwa ryba. Nie. Bo miałaś do wyboru, albo to był smoothie, to były fasolki wszystkich smaków i akurat to był smak martwa ryba. Tak, bo mogłabyś też mieć, bo to nie smakowało jak, truskawka i banan. Nie. To jak martwa ryba, tak? No. A Kasia nie chciała mieć ryby. O nie. To jest rzeczywiście. To jak gryzłam, to było takie ok, ale taki posmak pozostawia taki dziwny. Ale zjedzcie sobie to. Ale słabo. Ale to są w ogóle jakieś nowe smaki. Bo te co ty masz, to masz, mamy jakieś inne, nie? No, nie mamy martwej ryby. Próbujemy? No, nie masz tej martwej ryby. One serio dziwnie smakowała, dziwnie to smakowała. Ej, to co, bierzemy sobie, Karol, losujemy sobie po jednej i ten. Niedobre. No. Taką to miałem. Teraz jak mi powiedziałaś tą martwą rybę, to mi tak fuj. Ale może to jest martwa ryba? Nie, nie, jest tu niżej. A nie wiem co to jest. To jest popcorn albo gniłe jajo. Ja mam dobre. Ja mam popcorn. Ja mam popcorn. Ja wylosowałem dobrze. Ja też mam popcorn. Cześć, czemu to wyplułaś? Dobra. Ej, nie, żartowałem, może wypluć, nie? A co ty miałaś? Co ty miałaś? Może wypluć? O nie, fuj, najgorzej. Co, może jeszcze nos zatkaj, Karol, co? Fuj, ale niedobre. Dobra. Ale zaśmierdziało. Ale mi to sprawiło radość. Ale to sprawiło radość. O fuj, ale mam dziwny posmak w gardle, a bliztwo. No, dobra, wybieram numer 2. O nie! Nie wierzę, że to wziąłeś, stary. 2 jest najlepsze. Już nie wiem, co jest pod 2. Dobra. Może ile złotych to jest? Za 52 uważam, że to będzie łatwe. No i łatwe. O kurde! O kurde! O nie, tylko nie 2. Pokaż do kamery, no. Ała, ała, ale mnie to popiekło! Dobra, i to jest chipsik. Dawaj. Chrupek. Daj mu tak troszeczkę więcej może. Chrupek. Bo to na jeden to? Pewnie smakujesz. Nie, to opakowanie.
panie! To jest ci? No. Ale taki żart takiego wujka typowego. Dobra. Zobaczmy tak. Kształt ma jak te takie chrupki, czyli to będzie taki chrupek kukurydziany o smaku, uwaga. Ostre. Ostry, ostry. Ja jestem ciekaw, ja też chcę spróbować. Ej, dobra. Ja chyba nie chcę. Ale ja troszeczkę tylko. A ja bym to powiedział, że to jest taki smak ostrych papryczek. No, dobrze. Serio? Tak. Znaczy to była Carolina Reaper, ale zaliczę ci to, bo no, była... Ostra papryczka, git. No, ostra papryczka, git. Ej, ej, dobra. Ej, ale nie, rzeczywiście tak ostre, nie? Ej, serio ostre, ale aż się chce jeść takie... Pokaż. To jest, to, to by pewnie było dobre do piwka. Zjadłeś to? Aha. Git. Ja zjadłem troszeczkę tylko, nie? No, mixer lubi. Ej, ej, weź tak dwa na raz. Ale no, dobra. Ej, weź dwa na raz, no. Jeden? Nie, ale sobie znajdę go. Dobra. Nalajcie, chłopie. Przyjesz coś? Będzie czy. Dla mnie to jest taki lajtowy szok. Mikser, przyniesiesz mi wodę, bo sobie przypukał ten. No, przypukał, bo umiera z bólu. Nie, ja po prostu... Jak umiera z bólu! Chcę mieć lepsze kubki smakowe. Patrzcie to. On umiera z bólu, a ja? Laj. Dziewiątka, dziewiątka. Dziewiątka? Dziewiątka już była. A, to ósemka. O, najgorzej. O, nie. O, nie. Nie, serio. Dobra, możecie już patrzeć. O, nie. O, nie. Co? No, przygotuj się, pateczki. Miał nie być takich obrzydliwych. Ale mówiłam, że nie wiem, co zamawiam. A, ale piecze. Ale to jest dobre. Ale... Kurczę, i teraz przez tego chipsa, jak stracę kasę, to, to wiedzcie, że to przez Karola, że mnie namówi na tego chipsa. Daj pomachać. Mogę pomachać? Nie. Jeszcze nie, no weź sobie. Nie możesz. Okropne. No weź, to nie robaki. Dobra, poczekaj. Nie, to nie robaki. Weź, urusza się. Ja już wiem, co to jest. Co to dalej po zapachu? To będą takie rybki małe do jedzenia. Jo chlupie! Ale to jest długie! Ale to jest długie! Nie, to nie wiem, co to jest. No powiedz smak, to jest zgadywanie smaku, a nie... Rybny! No rybny! No rybny! Jak koczulka! A ile zbrałaś? Ale to było chyba bardzo trudne, nie? Nie, nie. A co to było dokładnie? No ale niedobre! Ja... Nie, nie mam, nie mam pojęcia. Właśnie, to smakuje jakbyś serio jadł rybę. No. Tego, nie. Ale to tak śmierdzi. Ale ja takie jadłem, ja takie byłem. Jak byłem właśnie za granicą, tam sobie próbowałem, to często właśnie w tych krajach azjatyckich to oni takie coś do piwa biorą. Że chłopie, masz takie rybki, takie, takie małe ten i na przykład bierzesz, pijesz, my normalnie chipsy, a oni mają takie rybne ten. A ja mówię, dziękuję bardzo. I dziękuję bardzo za 50 zł. Bardzo łatwo, dziękuję. Proszę się postarać bardziej, żaden problem. O Jezu, ostre moje chipsy. Mam mleko ci przynieść, chłopie? Ej, Marta, to będzie pierwsza pieniążek, który od ciebie, który wrzucę do swojej skarbonki. O, ale fajnie. Pierwsza pieniążek. No. Nie, spokojnie, nie przejmuj się. To jest pierwszy pieniążek, który ktokolwiek kiedykolwiek wygrał Marta na kanale. No, właśnie. No, no, lepiej. Co ty, chłopie? Weź, chłopie. Jakie zostały, proszę mi powiedzieć? 5, 6 i 7. O nie, najgorzej ze środka, Boże. Dawaj, dawaj, dawaj. No, będą takie no, trudne, najgorzej. Że masakra. Dobra, no. Weźmy 5. O nie. O Jezu, no widzę. No. Tylko nie 5. Dobra. Możemy się popatrzeć? Co? Ej, dobra, szczerze powiem ci teraz tak. Przerwam. Chyba najbardziej przerąbane z nas. No, to jest z gwiazdką, czyli jest za 100 zł. O nie. No, nie, o, nie. Ale ja się nie dziwię. Szczerze, ja nie chciałbym chyba tego w ogóle porać do buzi, tak szczerze. Wystaw rękę. Nie, no musisz spróbować, bo ty byś nie widział. O nie! Okay. Co to jest, proszę, jak? Tak. O nie! No te... cukiereczki pudrowe? Jaki smak? Owocowy? Nie? Cukiereczki pudrowe? Spokojnie, 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 zastanów się. Spokojnie, zastanów się. Czekaj, ja też chcę sobie spróbować. No nie, no ma ten smak, co, co powinien mieć. Tak? A pokaż, pokaż, pokaż. Ja ci powiem, czy na przykład... Ale to jest trudno mega wyczuć, tak mi się wydaje. A to musisz sobie porozmieszać po języku, nie? Bo niektóre tam wiesz. Jak to? W zależności od. Nie wiem, tak. A weź mi jeszcze, bo już to widziałam chyba wszystko. No dawaj. Kwaśne to jest na pewno. Kwaśne? No. Kurczę, wydaje mi się, że kolor też by pomógł trochę, nie? No. Nie wiem, taki... jak te cukiereczki pudrowe jest dobre, więc może to będzie coś z tych kwaśnych rzeczy. Może na przykład pomarańczka albo jabłuszko. Ej, ale szczerze, ja nawet nie wiem, co to jest. Ja wiem. Ja chyba wiem, ja mogę spróbować? Nie wiem. No zaczekaj, jak na... No, no. Kurde, no nie no wiem. To rzeczywiście jest owocowy, tak? Może dam to jabłuszko.
Nie. Nie? Nie. A ty jakie myślicie? Według mnie to, jest, to są jakieś jagody, nie? Jagody, jagody, no. Jagoda. Czuć jagodą, no. Kolor pomaga. Ja powiedziałam owoce leśne ogólnie. No, jakby no powiedziała owoce leśne, to też by było git. Ale jagódka. Kurde. Nie przejmuj się. To ja wybieram 7. O nie, serio, to akurat. Ej, Karol, wiesz co teraz powiedzieć coś, Karol? No. Normalnie zawsze bym się dał, bym coś tam udawał, ale w tym momencie powiem ci tak. Smacznego. No. Ej, ja nie poczuję żadnego smaku, mam tę wypaloną twarz, Karolino Ripę. Karol, ja na przykład powiem ci tak, zrobiłem lekką szczelinkę i już poczułem, także serio. Poczekaj, ja bym ci na razie dał do powąchania. Nie. Do powąchania nie, masz? Daj mu do ręki normalnie. I teraz... weź sobie rączko, bo ty... A nie, to... Okropnie. Poczekaj, no tutaj masz takie coś, babeczka. To jest taka babeczka. To? No. Jak nie, to musisz całe, no, Bierz, że no jest git, jak tak weźmiesz, no bierz, ciągnij. Ej, to ładnie pachnie, tam zapachnie ogniko. I co mam to zjeść, tak? No. Czy to jest jakiś żelek, ale on ma coś w środku, jaki fajny, patrz to. Ej, to nie ma smaku. Wiesz, nie, to ma i ja jestem pewny, że ty wiesz co to jest i... Ej, to ma smak mąki. Powąchaj. Ja po zapachu już poznałem. Znaczy ja to widziałem, także ja mogę teraz kozaczyć, nie, ale... To nie ma smaku. Ale wiesz co to jest, próbowałeś kiedyś tego. No, próbuj. Masz swoje zdanie na ten temat. To ma smak mąki. Jak? Jedno się nie ma smaku. Nie, a jak ci to pachnie? Powiedz jak ci to pachnie. Nie, nie ma to zapachu. No ma jak trudne, nie ma? No. Nie. No powąchaj to. No daj. To nie ma. Dobra, szczerze, ja bym ci radził tak. Poczekaj, odkładam tego gluta. Powąchaj tutaj, w tym miejscu, no. Wąchaj tutaj. I tutaj ma ten zapach, co mógłby mieć. Chłopie, nie ma zapachu żadnego. No jak to nie ma? Ja nie, czuję. No czujemy. Dobra, nie wiem co to jest. Stary. Obrzydliwe. To jest durian. I to pachnie antybiotykami. To jest ten jak papelek, otwierasz... ten, co jadłeś, też się umiera na odcinku. Bo to trąba, to było na odcinku. Nie było na te wafelki. Wszedłeś, Karol, do kuchni, daliśmy ci tego wafelka i ty go ugryzłeś i go wyplułeś. No. Ale nie, właśnie w ogóle, co ciekawe, na przykład trąba miał na odcinku sok z duriana i mi smakował, ale to pachnie jak antybiotyki, serio, durian, w ogóle durian to może jest jakiś właśnie antybiotyk, może to się gdzieś daje do leczenia czegoś. Nie mam pojęcia, ale śmierć okropnie. Jak to można jeść w ogóle tak? Nie wiem. Fuj. Jak ty to otworzyłeś i mi to tak zapachniało, nie. A ja myślałem, że to będą jakieś dobre rzeczy, jak na razie nie było żadnych dobrych. Ja miałam dobre. Nie no, w tej ulicy był dobry. Ja miałam coś dobre. Ostatnia rzecz, ostatnia rzecz, tak, ostatnia rzecz. To jest już ostatnia rzecz. Co? Bardziej. Ej, szczerze, patec? No? Ja myślałem, że mam przerąbane, ale to co ty masz teraz, stary. To w sensie nie, nawet nic nie muszę mówić, nic nie powiem. No. To jest cukiereczek. Cukiereczek. Ja to próbowałam. Lukrecja. Tak, jak ty to zgadłeś? No co? Co? Jak ty zgadłeś? Easy. To było za stówkę. O nie. Czy ja jestem pierwszym zwycięzcą na odcinku na kanale Marty? Ja jestem pierwszym zwycięzcą. Ty jesteś cząstkowym, a jestem nie, całościowym. Pierwszym ja jestem, ty jesteś pierwszym największym. Ty, nie ma coś takiego, ja jestem pierwszym. No nie, ja wygrałem cały odcinek. Ale jak ty zgadłeś? Ja to próbowałam. Ja dobre. Nie, ale Lukrecję się... No właśnie dlatego się nie lubię Lukrecji, dlatego wiem jak ja smakuje, nie? Ja też nie mogłam w ogóle ten i szukałam potem w internecie jaki to jest smak, bo nie mogłam w ogóle skojarzyć i potem a Lukrecja, no obrzydliwy. Dobra, myślałam w sumie, że to będzie serio łatwe. Serio myślałam, że stracę wszystkie pieniądze, nie, ale... spokojnie, no... Ale uf, bardzo... ja specjalnie tak zrobiłam, że... No właśnie, chociaż tak. No nieprawda, serio wydawała mi się. No, wiecie co Marta powiedziała? Ej, Paty, chcesz zrobić odcinku? Nalajcie 300 zarobisz, nie? No. Czyli naraz, dawaj. Masz dwa. A co, ty wiesz trzy? No. A wiesz, no. Że dla mnie to jest chill. Wiesz, że dla mnie nie ma żadnego problemu. Twoje zrobię. A jak chciałem się stukać, to nie. Musi tak teraz tak wsysać. To się pierwszy skrzywi. Aaaa! Wiesz, to już nic? Zdrętwiało ci? Ale ślinianki, nie? O, byłoby przerąbane. Dobra, no więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli taki odcinek wam się podobał i chcielibyście zobaczyć więcej takich filmów na moim kanale w takim gronie, to zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję na moim kanale, żeby niczego nie przegapić. My się z wami już żegnamy. Pa, pa!